to uczestnicy. Bartek Dzikowicz i Adam Parcej kontra Martin Hiniewicz i Michał Korycki. To droga obu duetów do tego wielkiego finału. Martin Hiniewicz z jedynką, Michał Korycki z dwójką na koszulce. A po drugiej stronie ci w niebieskich koszulkach z jedynką Bartek Dzikowicz i z dwójką Adam Parcej. No warto przypomnieć, że tydzień temu w Dąbrowie Górniczej te dwie pary oglądaliśmy w tej najlepszej czwórce. W finale zagrali Bartek Dzikowicz i Adam Parcej. Nie udało się zwyciężyć. Przegrali 1-2. Tak, przegrali 1-2, ale walczyli bardzo ambitnie i byli bliscy osiągnięcia sukcesu. Z kolei Martin Hiniewicz i Michał Korycki zakończyli te zmagania w Dąbrowie Górniczej na trzecim miejscu. Więc oglądamy drugi i trzeci duet z Dąbrowy Górniczej. Rozpoczynają od zagrywki Hiniewicz i Korycki. Tutaj na pewno będziemy oglądali dużo mocnych ataków. Przede wszystkim u wyższych zawodników, bo Adaś i Martin bardzo dobrze atakują. Natomiast broniący zarówno Bartek, jak i Michał to są tak zwani plasikacze. Tak zwani co? Plasikacze. Plasikacze, czyli plasują piłki. Tak. A teraz niedokładna zagrywka. Chciałem cię zapytać, czy ten wiatr przeszkadza, tak? Bo widzieliśmy w trakcie meczu, jak ta piłka była w górze i nagle leciała trochę tak, w niezamierzonym kierunku, prawda? Przy wystawie to jest największy problem, ponieważ kiedy wystawia zawodniczka rozgrywająca, to ta piłka w ostatniej fazie skręca, ucieka właściwie od atakującej albo do siatki, albo od siatki, w zależności No i jak atakująca już jest w górze, w powietrzu, tak, to nic nie może zrobić. Zgadza się. Nie, nie poleci za piłką. Nie, no tak jest takie sytuacyjne przebicie. Ale jeżeli wystawia się palcami, to jest na pewno to dokładniejsze. Korycki rozpoczyna od zagrywki. Dzikowicz w przyjęciu i w ataku. No i tu dużo będziemy chyba oglądać takich sytuacji właśnie, że gdzieś tam będzie szukał dłoni blokującego przeciwnika, będzie szukał kierunku, żeby zagrać gdzieś do bocznej taśmy albo pod końcową. Tak, o ile mówię, będzie dobre przyjęcie, będzie dobra wystawa, to będziemy mogli oglądać ataki, tym bardziej pod wiatr się najczęściej atakuje. Natomiast z wiatrem to już trzeba pomyśleć. Ładna akcja teraz Hiniewicza. No, w swojej karierze zajmował trzecie miejsce w zawodach Pucharu Polski w 2016 roku. Był też piąty w finałach Mistrzostw Polski w 2015, ale wtedy grał z Maciejem Kałużą. Na pewno nie są to obcy zawodnicy wśród siatkarzy plażowych i wiemy, że są równie doświadczeni jak pozostali w całej czwórce tak naprawdę, bo cała czwórka to bardzo dobrzy zawodnicy, a ci, co znajdują się w finale, w dniu dzisiejszym okazali się lepsi od pozostałych. No, Bartek Dzikowicz przez ponad 10 lat grał w parze z Jędrzejem Brożyniakiem, prawda? Zgadza się. Później to uległo zmianie, ale to też już podczas waszego żeńskiego finału mówiłem, że w tych parach po jakimś czasie po prostu dochodzi do zmian. Wiadomo, że szuka się nowych impulsów, nowych wyzwań, nowych rozwiązań, nowych możliwości. Ale trzeba coś zmieniać. Trzeba coś zmieniać, tak, tak. Bo taka stagnacja dobrze nie wpływa i gdzieś tam później traci się te swoje atuty i to, co najlepsze. Nie, no wiadomo, że zawodnicy są różni. Jeżeli z kimś się gra kilka lat, to można się zmęczyć swoim towarzystwem. Troszkę tak. Tak łagodnie mówiąc. Tak, oczywiście. Tak, bo się przebywa z tą osobą 24 godziny na dobę i tak to, co wcześniej na przykład nie przeszkadzało, to po czasie zaczyna przeszkadzać. I to nie, że mówię teraz tego w złośliwym jakimś kontekście, tylko takie jest życie. No to, takie jest życie. To tak jak w normalnym życiu, w małżeństwie. Nie tam, gdzie trzeba powieszony ręcznik, może po paru latach małżeństwa zdenerwować. Może przeszkadzać. Tak. Ale są pary, które grają ze sobą bardzo długo. Znam takie Finki, siostry Nystrum, które grały tylko ze sobą przez całe życie. Ale to są siostry. To jest też inaczej, inny związek. Inna sprawa, tak. Na razie zacięta walka, tak bez większej przewagi. No myślę, że to będzie w tym pierwszym secie dość długo trwać. Być może gdzieś tam w końcówce któryś z duetów osiągnie jakąś nieznaczną przewagę. Tak. No teraz mocno próbował atakować Martin Hiniewicz, ale niedobrze trafił. Ja tu piłka mu uciekła, tak jak mówię, wiatr zwiał i ciężko jest skorygować w ostatniej fazie. No i właśnie jak zawodnik po ataku zobaczy podniesioną tą chorągiewkę,
w górę, to już wie, że... Siatka dotknięta przy wystawie, przez Michała. Mamy kolejny punkt dla Dzikiego i Adasia. No tak, tutaj po tym odbiciu sposobem dolnym widać było doskonale to na powtórce, jak barkiem, ramieniem dotknął tej siatki. Teraz bardzo dobra zagrywka. A tam wykorzystał tutaj wiatr. Dlatego, że zagrywka pod wiatr, jeżeli ktoś potrafi zagrywać, wykorzystać siłę natury, to można zdobyć wiele punktów. No Adam Parcy z kolei też zdobywał trofea nie tylko z Bartkiem Dzikowiczem, ale także z Mateuszem Radojewskim. Tak. Kiedyś w parze, prawda? Więc te zmienności w duetach cały czas tutaj obserwujemy. No ale teraz grają razem. Postanowili połączyć siły i myślę, że jest to dobra para. Oni, wydaje mi się, że zawsze będą gdzieś tam w czubie męskich zmagań. Wiadomo, że wszystko zależy od predyspozycji dnia, ale jest to para, która dysponuje zarówno mocnym atakiem, jak i dobrą obroną i kierunkowymi zagraniami. I na razie dzieje się to, o czym wspominaliśmy na początku tej partii. Równo, wyrównana walka, 7-7. Słońce przeszkadza dzisiaj? Nie. Nie, macie okulary. Akurat jest tak tak naprawdę świeci z boku. Z boku. Więc nie przeszkadza w żadnym wypadku. Szczęśliwie teraz zdobyty ten punkt. Piłka po siatce przetoczyła się na drugą stronę boiska. Ale na przykład wczoraj wieczorem, jak grałyśmy mecze ćwierćfinałowe, które były bardzo późno, około godziny 19, to naprawdę wtedy słońce przeszkadzało. Przeszkadzało. No już pod takim kątem innym na pewno świeciło i mogło przeszkadzać. Bardzo dobre i mądre zagranie. Tak, trzeba przyznać, że to zrobił w przemyślany sposób. No, mistrz Polski juniorów z 2015 roku. A również Michał na zagrywce. I bardzo dobry atak Adasia. Tak, po skosie teraz pewnie w wolne pole. Właściwie nie było czego zbierać. Ale to wszystko poprzedziło bardzo dobrą wystawę Bartka i to palcami. Tak jak mówiłam, palce tutaj ułatwiają życie. No tak, ale nie każdy chce odbijać palcami i umie, a sędziowie są wyczuleni. No niestety, a powinni częściej puszczać. Spokojnie, spokojnie Magda, ja wiem, że wasz punkt widzenia jest zupełnie inny od tego, który prezentują sędziowie. Nie, bo na całym świecie dużo osób wystawia palcami i powinniśmy to częściej taki liberalny sposób wystawiania wprowadzić w Polsce, ponieważ tak każdy się boi, bo boi się, że straci punkt, no a tak. Każdy punkt jest cenny. A jak się nie próbuje, nie ćwiczy w warunkach meczowych, to też nie można nabyć umiejętności, prawda? Tak. Bo trening to jest zupełnie co innego, a mecz to już jest... Inna bajka. Inna bajka. Bardzo dobra obrona. No, będzie kontynuacja. Trochę za plecy jednak ta piłka wystawiona, więc tutaj zabrakło precyzji, zabrakło dokładności. To jest piłka sytuacyjna. Ciężko jest ją wystawić jeszcze przy wietrze, który jest przeciwny. A Bartek próbował zrobić to, co może. Nie dość, że z trudnej, sytuacyjnej piłki, to jeszcze starał się ją dociągnąć do siatki, ale wiatr niestety ją zwiał. No ale teraz powiało i troszeczkę przeszkodziło również w tej zagrywce. Mamy przerwę, więc jest chwila na wytchnienie. Ja tak jak patrzyłem na ciebie i Michalinę, to widziałem, że właściwie bez względu na to, czy wygrywałyście akcję, czy przegrywałyście, to cały czas byłyście uśmiechnięte. No widać, że bawicie się tą siatkówką. Tak, tak naprawdę my zdecydowałyśmy się na granie jeszcze jak byłam w ciąży, czyli w listopadzie. I stwierdziłyśmy, że ten sezon potraktujemy czysto zabawowo. To, co w życiu miałyśmy osiągnąć, to już osiągnęłyśmy, a teraz nie mamy co komu udowadniać. Chcemy się bawić siatkówką. Nam siatkówka sprawia przyjemność i jest to nasza miłość i nasze życie, z którym wiążemy tak naprawdę większą część swojego życia. I dlatego to, czy przegrywamy, czy wygrywamy, to my się dobrze z Miśką rozumiemy. I ustaliłyśmy, że nie ma znaczenia, które miejsce zajmujemy, zawsze będziemy zadowolone. No, Agata,
Dawrzyńczyk tutaj w rozmowie w naszym studio podkreślała, że taki pierwszy raz miała okazję przeciwko pani trener zagrać. I to nie jest prosta sprawa na pewno. No nie, ale Agatka, wiadomo, już jest starszą zawodniczką. Ja ją prowadziłam, jak była jeszcze kadetką, juniorką. A teraz ona już jest seniorką, już ma męża. Także całkiem inne życie i gra bardzo dobrze. I aby tak grała coraz lepiej i coraz wyżej. Tego jej życzę. 11 do 11. Nie trafił teraz z zagrywką Martin Hiniewicz. Jak się gra, bo Hiniewicz teraz zakrywał piłkę z wiatrem i niestety uderzył ją trochę za mocno, a tutaj właśnie trzeba zmieniać tą zagrywkę, pod wiatr zagrywać mocno, a z wiatrem zluzować delikatnie rękę. No tak, ale jak wiesz, nie wieje mocno i nagle dopiero powie, jak to przewidzieć, prawda? Tego nikt nie wie. Tego nikt nie wie i tutaj to doświadczenie w takich gry, w takich trudniejszych warunkach, to też robi swoje. Ja pamiętam, jak jeszcze te turnieje siatkówki plażowej były rozgrywane nad morzem, kiedy wiało naprawdę bardzo mocno, no to wtedy... Wtedy byli tacy specjaliści, którzy w takich warunkach naprawdę potrafili zaskoczyć przeciwnika. Wiedzieli, jak uderzyć tę piłkę, żeby ona, jak już wiatr tam podziała, żeby była w odpowiednim miejscu. Tak, ale szczerze, ja też lubię grać z wiatrem i lubię grać na wietrze, ponieważ właściwie całą swoją młodość przegrałam nad polskim morzem. Natomiast... przeszkadza teraz, bo jeżeli gramy cały czas turnieje właściwie śródlądowe, to jak przychodzi ten wiatr, to jest to taka niespodzianka dla wszystkich. Piękny atak przed chwilą Koryckiego. Dał 13 punkt. Dobry blok Martina. Wyczekał do ostatniego momentu. No i wychodzą na prowadzenie. Widać, że tutaj nie odpuszczają. Wydawać by się mogło, że to Bartek Dzikowicz i Adam Parcej są tu takimi małymi faworytami w tej potyczce, ale na razie widzą państwo, że teraz potężne zbicie piłki. Adam ma zawsze taką samą minę. Obojętnie, czy wygrywa, czy przegrywa, czy zdobywa punkt, czy go traci. Zresztą w zeszłym roku od Plaży Open dostał nagrodę 50 twarzy Adama. 50 twarzy Adama. Bo nigdy nie zmienia swojego wyrazu twarzy. Próbował tutaj Bartek Dzikowicz jeszcze ruszyć do tej obrony. Jak ta piłka uciekała. Ta umiejętność poruszania się w piasku to też jest bardzo ważna sprawa. A piasek bywa różny, to też trzeba zaznaczyć. A w Rybniku jest ciężki. Ciężki. Naprawdę ciężko się tu biega, ciężko się porusza i ciężko się skacze. Z drugiej strony może i dobrze, bo jak tu poćwiczymy, to gdzieś indziej będzie nam łatwiej. Będzie łatwiej. No i kolejna przerwa. Na razie spokój, wyrównana walka w tym pierwszym secie. Kto wie, może ta pierwsza partia będzie taka kluczowa, bo to często tak bywa, że wygrana w pierwszym secie jakby dodaje skrzydeł jeszcze w drugiej partii, która okazuje się decydującą. Częściej chyba, przepraszam Magda, ale u pani ta zmienność następuje, prawda? Że kobieta lubi zmienność. Tak, jest zmienna i ja zawsze się dziwię, że niektóre kobiety nie są w stanie jakby tego zaakceptować, że kobiety są zmienne i tak troszeczkę się obruszają, jak mówimy, że bywają nieprzewidywalne właśnie w sporcie, w siatkówce. Ale tak jest. Ale tak jest, no przyznajmy sobie, to też jest jakiś urok właśnie. Ja tak to wszystko wiem. Ale taki też jest sport. Sport nigdy nie można stwierdzić, kto wygra, kto przegra, dopóki piłka tak, na 100% na pewno nie. No i szansa. Oj, trzeba grać dalej. Jednak nie. Jednak ta obrona okazała się autowa. To już dwupunktowa przewaga Martina i Michała. No Korycki tutaj w tej akcji popracował dużo i w obronie, i sam się asekurował, i później atakował. Ładnie po prostej teraz Parcej zaatakował. Tuż nad blokiem, dlatego Michał nie był w stanie do tego dojść.
Ale Michał bardzo dobrze się porusza po piasku i widać, że próbuje zdążyć do każdej piłki. Tak, niższy troszeczkę od Martina. Martin teraz w roli przyjmującego i atakującego, ale widzieli Państwo, fantastyczna obrona, piłka w górze. Jak to się skończy po bloku Hiniewicza? No, powiem szczerze, że to była dobra akcja, akcja Adama. Najpierw wybronił jednorącz piłkę atakowaną, by później skończyć ją po wybloku fał. Tak gdzieś między rękoma nawet tak ta piłka przechodziła. Teraz Michał Korycki z kolei w roli przyjmującego i kończącego tę akcję sprytnie, po dużym skosie, za siatkę. To jest naprawdę ciężka piłka do wybronienia. Jeżeli się stoi w obronie w ataku i ktoś zagra idealnie wzdłuż taśmy, to trzeba by pójść w ciemno, a żaden z tych zawodników nie pójdzie w ciemno, tylko czekają na ten mocny atak. Trzeba by było się nazywać Łosiak. To wtedy jest szansa, że się dojdzie do takiej piłki, Ale on potrafi. Prawda? Oni trenują przez cały rok, dwa razy dziennie. Po kilka godzin. No oni widzą trochę więcej. Zgadza się. Niż normalni siatkarze. Normalni. No, nie, że oni są nienormalni. Ale ci, co grają na hali, tak jak mówię, to ci zawodnicy, jak schodzą na piasek, inaczej grają niż nasi siatkarze plażowi, tym bardziej nasi olimpijczycy. Tak. No, musimy Państwu wyjaśnić, że generalnie teraz już w naszym kraju od dłuższego czasu jest tak, że ci najlepsi siatkarze po prostu skupiają się tylko na siatkówce plażowej. Tak. Jeżeli mówimy o tej odmianie tej dyscypliny sportu. I dlatego ci najlepsi nie jeżdżą po turniejach z cyklu eliminacji Mistrzostw Polski, jedynie przyjeżdżają na sam finał. Na same finały. Tak. Oni walczą teraz o punkty rankingowe w tych turniejach już z cyklu Pucharu Świata, tak. I tak dalej. Mamy, zmierzamy do końca pierwszego seta. Jest piłka setowa dla Hiniewicza i Koryckiego. Zobaczymy, czy będzie obroniona. Pierwszy set bol obroniony. 17 punkt dla duetu Dzikowicz-Parcej. Ale mają jeszcze 3 piłki. No, będzie ciężko, naprawdę. Chociaż mają dobrą stronę, bo tak słoną pod wiatr. Hiniewicz nie daje rady w przyjęciu. Dobra zagrywka Bartka. No, jakby tak jeszcze 2 razy zaserwował, to wszystko zacznie się od nowa. No, wcale się nie dziwię, że Martin Hiniewicz teraz poprosił o czas, o przerwę. Wybić trochę z uderzenia chce Bartka Dzikowicza. Ten już złapał taki siatkarski swing, już poczuł ten dystans, poczuł piłkę. Oni też mają nadzieję, że się właśnie pomyli i będą mogli skończyć tego seta, ale Bartek myślę, że jest na tyle doświadczonym zawodnikiem, że wykona dobrą zagrywkę i to tylko trudną. No zobaczymy, czy tak się stanie. To, że jest doświadczony, to się zgadza, tylko wiesz, jak to jest z tymi przerwami. Siadasz, wchodzisz po przerwie i... Ale każdy zawodnik też wie, po przerwie nie wolno zepsuć. Aczkolwiek to różnie bywa. Wie, że nie wolno zepsuć, a psuje. I tak psuje. No, to jest ciekawe. Chyba, że dostaje zezwolenie od trenera, że możesz zaryzykować. Tak, że ryzykuje, tak. Oczywiście. A przed chwilą widzieli Państwo taki piękny obrazek kąpieliska, całego tego kompleksu, Ruda. Tutaj jest cudownie. Jest naprawdę świetnie. Duże baseny i dla dzieci, i dla młodzieży, i dla dorosłych. No naprawdę, tego kąpieliska, tego ośrodka można Rybnikowi pozazdrościć. Zgadzam się. Tutaj każdy może przyjść z rodziną i dobrze się bawić, zarówno duży, jak i mały. Wracamy do gry. No i faktycznie dobra zagrywka. Miałaś rację. No i robi się gorąco. Można powiedzieć już tylko punkt straty duetu Dzikowicz-Parcej. A wiatr się wzmaga. Tak, tak, tak. Coraz trudniejsze warunki. Tutaj nam już parasol powoli odlatuje. Nie wiem, czy nie odleci. A gdyby odleciał, to niestety w kierunku boiska. I to może być niebezpieczne. Muszę to przytrzymać. Jest piłka w górze. Czy skończą? Tak. Bardzo dobry atak. Martin Hiniewicz trafia. No i to jest 21-19 dla duetu Hiniewicz-Korycki. Oni obejmują w tym finale prowadzenie 1-0.
ale te drużyny lubią grać ze sobą tiebreaki, więc jeszcze wszystko się może zmienić. Tak, tak, tutaj nawet nie zakładam, że to się może tak prosto potoczyć. Tu jeszcze może być taka zacięta, długa walka. Duet Hiniewicz-Korycki, team Makarony Polskie. Martin, tak jak powiedziałem Państwu, razem z Michałem tydzień temu w Dąbrowie Górniczej zajmowali trzecie miejsce w turnieju Plaża Open 2018. Martin w 2016 roku zajmował trzecie miejsce w zawodach Pucharu Polski. Jeszcze rok wcześniej był piąty w finałach Mistrzostw Polski z Maciejem Kałużą. No to są jego takie najlepsze osiągnięcia. Był też uczestnikiem turnieju World Tour w Olsztynie w 2016 roku. Grał w eliminacjach. Na tych eliminacjach się skończyło w jego przypadku, no ale podobnie było też z wieloma innymi naszymi polskimi duetami w historii startów w tym światowym turnieju. A Michał, jak mówiłem, mistrz Polski juniorów z 2015 roku, zdobywał rok wcześniej też wicemistrzostwo w tej kategorii wiekowej. W 2017 wywalczył dziewiąte miejsce na mistrzostwach Polski. Młody chłopak, 22 lata, student ekonomii na Uniwersytecie Łódzkim. Tak, młody, prawda? No, 22 lata. Kiedy ja miałem 22 lata? Kiedy ja miałam 22 lata? W prehistorii. No, ty, Madzia, jesteś wiecznie młoda. Cały czas młoda, udowadniasz to na boisku. Wracamy do gry. Drugi set się rozpoczął i od pierwszego punktu, od udanej akcji zaczyna Martin Hiniewicz. Zobaczymy, czy Adam z Bartkiem jeszcze pokażą nam, na co ich stać i czy doprowadzą do tiebreaka, aczkolwiek pewnie Michał z Martinem będą chcieli to skończyć szybko w dwóch setach. Tak, mam wrażenie, że są tak bardzo pozytywni nastawieni teraz do walki, do gry. Od razu z wysokiego C zaczęli tego seta, no ale odpowiedź rywali też wspaniała i znowu mamy remis. Korycki w przyjęciu. Trochę miał do tyłu tę piłkę, ale sprytnie zagrał po bloku. Adaś chyba ma jakąś kontuzję, takie mam wrażenie, ponieważ nawet już nie biega do bloku, tylko teraz skakał dziki do bloku. Więc wydaje mi się, że coś może być na rzeczy. No tak, to trudno jakby rozpoznać, bo sama mówiłaś, że w jego przypadku ta mina nie zawsze jest taka sama, prawda? Tak. Bez względu na to, czy czuje się świetnie i wyśmienicie i zwycięża, czy przegrywa. Więc tego teraz nie rozstrzygniemy. Możemy najwyżej zapytać po zakończeniu tego spotkania. Dwa do jednego, Michał Korycki na zagrywce. Po bloku Parcej i znowu, a przepraszam, to było 3 do 1, teraz jest 3 do 2. I Bartek Dzikowicz idzie na zagrywkę. Znowu wysoko tę piłkę. Dobrze wybronił, ale... No nie wiem, czy Państwo słyszeli teraz, jak Martin Hiniewicz podpowiadał Michałowi Koryckiemu w lewo, żeby tam właśnie posłać piłkę. To było słychać tutaj doskonale na naszym stanowisku. Ale Martin też tą drugą piłkę sposobem dolnym, tak bezpiecznie bardzo, prawda, wystawiał. Nie chciał tutaj podejmować żadnego ryzyka. A wydawać by się mogło, że mógłby spróbować palcami, bo to była wysoka piłka. No można, ale czasami lepiej nie ryzykować. Prawdopodobnie spojrzeli przed rozpoczęciem tego meczu głęboko w oczy sędziom i dowiedzieli się, że odbicia palcami musiałyby być perfekcyjne, idealne, aby zostały zaliczone. O, ale tutaj z kolei Michał nie bał się teraz tej wystawy palcami. I się opłacało. Jest 5 do 3. Znowu Bartek był w bloku. Mówię, jest to dla mnie dużym zaskoczeniem, bo to Adam jest zawodnikiem blokującym.
No tak, wystarczy popatrzeć na wzrost obu, już to powinno wydawać się jasne. A może to taka zagrywka taktyczna? Zupełne zaskoczenie. Dla przeciwników i dla kibiców. Tak. I dla pani trener. Też. Dzikowicz. Chiniewicz w przyjęciu. Ze środka teraz zaatakował, ale to był autowy atak. Szukał tutaj kierunku, gdzieś tam chciał wróg chyba strzelić. Zmieścił, tak? Wydawało mi się, że to była. Nie, jednak jest chorągiewka, tak, piłka w boisku. Przepraszam. Patrzę pod słońce i nie widzę wszystkiego dobrze. No teraz Adam tak w swoim stylu, prawda? Skrócik po skosie, tam nikogo nie było. Spojrzał przed zagraniem. Dobra zagrywka, Michał próbował zagrać z drugiej piłki, ale... Zabrakło mu centymetrów. Ja myślę, że tutaj wiatr znowu ponownie zagrał w pierwszej skrzypce. Musiał gonić piłkę, tak. Jak tylko delikatnie się przy przyjęciu podkręci piłkę i ona ucieka szybko do siatki, to jest naprawdę ciężko cokolwiek z taką piłką zrobić. Teraz ten serw był nieudany. No to Chiniewicz z Koryckim prowadzą tylko punktem. Mieli już większą przewagę, 7-6. O, teraz taka troszeczkę wyrzucająca ta zagrywka była. Oj, co tu oglądaliśmy. Przepięknie to teraz Bartek Dzikowicz wykonał. Bardzo dobry atak. Taka pełna dynamika, prawda? Należy pochwalić Adama, który wystawił piłkę z głębi boiska idealnie na siatkę. To prawda. Takie ataki, takie akcje robią wrażenie na kibicach, naprawdę. Po siatce straciła impet ta piłka i to było utrudnienie do gry w obronie, ale poradzili sobie jakoś Dzikowicz i Parcej. No i Adam Parcej kończy to wszystko. Tak zagrał po prostej, trochę do boku, ale nie sięgnął tej piłki Michał Korycki. Czekał do ostatniego momentu na środku, na mocny atak. To ustawienie w obronie jest bardzo ważne. Tu technicznie wykorzystał wycofanie Adama do tyłu. Teraz Adam pokazał Bartkowi, że mogłem trochę inaczej tutaj obu rącz może spróbować i wtedy pewno by było dobrze. No ale to zawsze mądry człowiek po szkodzie. Martin Chiniewicz. Przyjęcie, wystawa, atak. Właściwie wszystko w rytmie, w miarę dokładnie. I cały czas mamy walkę punkt za punkt. A myślałem, że powieje troszeczkę i ta piłka zwieje tam na aut, ale jednak nie, jednak tutaj Michał Korycki trafił. Powiem szczerze, jakby to próbował trapem zagrać, to prawdopodobnie by ją zwiało, bo piłka dostaje całkiem innej rotacji, jeżeli się gra trapem, a całkiem innej, jeżeli wykonujemy to plasem. Oj, teraz wiatr powiał. I Adam dotyka siatki. Chociaż właściwie to było pod wiatr. Ale ten wiatr taki się zmienny robi. Tak, i raz w jednym, raz w drugim kierunku. Tak, tak. A jak wieje z boku, to bardzo często każdy ma wrażenie, że ma pod wiatr. To prawda. Pamiętam kiedyś w zawodach kolarskich startowałem i wydawało mi się, że jak w jedną stronę jadąc mam pod wiatr, to w drugą powinno być z wiatrem, a tak wcale nie było, bo wiatr był z boku. Więc cały czas czułem, że jadę pod wiatr. No to dzisiaj wszyscy mamy pod wiatr. Tak. My na pewno w finale. I 10-10. Zacięta walka w tym drugim secie. Zresztą tak wyglądał też przynajmniej do połowy ten pierwszy. Teraz Bartek Dzikowicz trafia w siatkę, a zatem 11-10 dla Chiniewicza i Koryckiego. Mamy przerwę techniczną. Mamy przerwę techniczną.
No, kibice w dobrych humorach, w dobrych nastrojach. Słońce świeci, więc na co tu narzekać? A jeszcze można popatrzeć na siatkówkę plażową, naprawdę na wysokim poziomie. Tutaj są fajne akcje. A ci panowie, których tutaj widzimy, Bartek Dzikowicz i Adam Parcej, no to już są tacy zawodnicy, którzy w tym cyklu Plaża Open od dłuższego czasu funkcjonują. I przeważnie są w najlepszej czwórce. Tak. Adam Parcej wywalczył awans do pierwszej ligi z zespołem Mickiewicza Kluczbork. Jest wielokrotnym medalistą Plaży Open. Z Bartkiem, a także Mateuszem Radojewskim, to o czym mówiłem. Oni w ubiegłym roku razem zwyciężali w Zamościu i w Białymstoku. Tak. Dwa turnieje. Białystok to był finał plażowy. Tak, tak, to już był ten turniej finałowy. Więc mają swoje osiągnięcia również w tym cyklu. Nie odpuszczają, będą walczyć do końca, 11 do 11. Ja myślę, że nikt nie przyszedł odpuścić żadnej piłki. Czasami nie wychodzą tak jak powinny, ale każdy chce wygrać każdą akcję. Jeden ma lepszy dzień, jeden gorszy, ale każdy walczy do końca. Kiniewicz. Dobre zagranie. No, ale Dzikowicz tutaj popracował przy siatce, ale drugi raz już nie było takiej możliwości. Mam wrażenie, że Martin z Michałem podchodzą do tego seta na zasadzie musimy skończyć ten mecz w dwóch partiach, bo nie wiadomo, co będzie w tiebreaku. No i szansa, aby odskoczyć na dwa punkty teraz. No, brawa dla Kiniewicza, bo ładnie to rozczytał, tak? Wolne pole, poszukał tego miejsca. Ale to wszystko dzięki temu, że Adam zwolnił rękę przy ataku, piłka zeszła po siatce i tak naprawdę Martin miał dużo większą szansę na obronę tej piłki. Dobra wystawa Michała i idealne zagranie. Idealnie tutaj w narożnik boiska trafiona ta piłka, no, właściwie nie do obrony. Takie piłki w linie albo w rogi boiska to każdy zawodnik raczej odpuści i stwierdzi, no dobra, wszystkiego nie weźmiemy, coś trzeba odpuścić. Zaoszczędzę trochę energetycznie na następną akcję. Tak. Ale są zawodnicy, co walczą o każdą piłkę i nie ma znaczenia, czy trafi w linię, czy wyjdzie tuż za nią, ale będą grali do końca. I takim jest między innymi Dziki i Michał Forencki. No na ogół takimi walczakami są troszeczkę ci niżsi, prawda? Bo łatwiej im się przemieszczać po tym piasku, no to jest oczywiste. Ale to też nie jest zasada, że gra przeważnie ze sobą wyższy i niższy zawodnik, bo zarówno wśród kobiet, jak i mężczyzn możemy oglądać pary, gdzie są albo jest dwóch wysokich, albo jest dwóch niskich. Choćby nawet nasza finałowa i zwyciężczynie tej Plaży Open w Rybniku, Agatka z Madzią, one nie grzeszą, jak to się mówi, wzrostem, ale nadrabiają walecznością i taką walką do samego końca. One są bardzo dobre strategicznie i potrafią rozpracować przeciwnika, co jest dla nich ogromnym plusem. A my tutaj w tym finale, w tym secie mamy, przed chwilą mieliśmy remis, a teraz Adam po tym nieudanym ataku Martina Chiniewicza już Bartek z Adamem prowadzą. Czyżbyśmy zbliżali do tej braka? No, kto wie, no jeszcze poczekajmy, bo to jeszcze może nie być ten moment. Zobaczymy, dużo zależy od tej akcji. No tu teraz wytrzymał presję Chiniewicz. A i uwijał się tam Bartek Dzikowicz w obronie, próbował jeszcze spaść z bloku i odbić tą piłkę.
to jest naprawdę ogromną zaletą, jeżeli zawodnik blokujący potrafi jeszcze obrócić się i próbować podbić. Nie było teraz dobrego przyjęcia, ale naprawił to wszystko Adam Parcej swoim atakiem. No to teraz na drugą stronę, moi drodzy. I także przy wietrze najważniejsze jest to, żeby próbować naprawić błąd swojego partnera. Jest to trudne, bo wiadomo, że ciężko się przyjmuje na wietrze. Wystawą próbować to naprawić, a jeżeli nie wystawą, to jeszcze plasem. O, ładna teraz długa wymiana. Oj. Michał Korycki teraz popełnia błąd. Oj, taki błąd może kosztować. No, kosztuje na razie stratę dwóch punktów w tej drugiej partii. Ciężko będzie znowu dogonić z tym wynikiem rywali. Ale poczekajmy, jak zmienią strony boiska. No właśnie. To też ma znaczenie. Martin Chiniewicz pokazał sędziemu teraz, że prosi o czas, o przerwę. Dzisiaj jest bardzo gorąco i to już w meczach tych półfinałowych dało się odczuć, że może, będzie trudno. I z każdym setem, z każdym meczem będzie coraz trudniej. No już są troszeczkę zmęczeni, ale ten turniej przecież trwa i trwa i to słońce tutaj cały czas świeciło, prawda? Takie prognozy na dzisiaj były nawet mocno deszczowe, ale okazuje się, że ten deszcz, jeżeli pada, to gdzieś bokiem, tak, to te chmury przeszły. Ale to dobrze, nie wywołujmy wilka. Nie, tu się nic takiego nie stanie złego. Nie, my zaczynałyśmy w ogóle cały turniej od eliminacji, ponieważ nie mamy jeszcze na tyle punktów, przez to, że ja dwa lata nie grałam i powoli jakby dochodzę do siebie, do jakiejkolwiek formy. Zaczynałyśmy tutaj od eliminacji. Już w pierwszy dzień było naprawdę ciężko, bo było gorąco. Było akurat duszno, naprawdę. W piątek było bardzo duszno, ciężko było złapać powietrze i ciężko było oddychać. Wczoraj było bardzo gorąco, ale już zaczynało wiać, a dzisiaj jest gorąco i do tego mocno wieje. No to trzy dni w takich warunkach i przy dużym wysiłku, no to już jest trudne do zniesienia. Dlatego mam nadzieję, że na następny turniej już będziemy rozstawione w turnieju głównym. No, finalistki, to chyba by wypadało, że tych punktów powinno starczyć. No ale świetnie teraz Adam Parcej, tutaj ładna akcja, ładna wymiana. Był taki moment, że wydawało się, że Chiniewicz z Koryckim zdobędą punkt w tej akcji, ale tak się nie stało. No i ta przewaga w drugim secie duetu Dzikowicz-Parcej to już 3 punkty, 18 do 15. Jeszcze takiej przewagi nie mieli. Dobra obrona znowu, Adama. Znowu dobra obrona. I lekko. Odczytał Martin. Dobrze odczytał Adama Parceja i wycofał się po skrót skosie i dzięki temu skończył piłkę. No ale jeszcze mają do odrobienia 2 punkty. Chiniewicz. Na Parceja tak konsekwentnie serwują. Parcej też atakuje, ale nie skończył tej piłki. Zrobił to natomiast Michał Korycki. Kolejny punkt odrobiony i mamy zmianę stron. I tutaj jeszcze może być różnie. No to prawda, zobaczymy. Jak już się wydaje, że te 3 punkty to już jest duży, jakby taki bufor bezpieczeństwa, to niestety nie w siatkówce plażowej. No, ważna jest ta akcja na pewno. Adam Parcej wziął tutaj odpowiedzialność na swoje barki. Mocno po skosie i nawet fakt, że stał tam Michał Korycki, nic nie zmienił, nic to nie dało. ...19 do 17. Środek między dwóch. Bardzo dobra decyzja Chiniewicza. No, środek jest takim newralgicznym miejscem. Nigdy człowiek nie jest pewny, kto ma to wziąć. To tak, jak się tego nie ustali. Tak. To zarówno jak się przyjmuje zagrywkę. Tak.
Jest piłka w górze. Co zrobi Hiniewicz? Po siatce. A i wróciła ta piłka. Niesamowicie. Nie zdążył tutaj Martin zareagować. Mieli wielką szansę, aby doprowadzić do wyrównania. Naprawdę. Ale proszę zobaczyć. Jedna ręka. Szczęście, tak. To była męcząca akcja dla jednych i drugich. Ciężko oddycha już Hiniewicz. No, powiem szczerze, że taka akcja może zmienić mecz. Myślisz? Tak, myślę. Na pewno przybliżyła bardzo Dzikiewicza i Parceja do zwycięstwa w tym secie. A przy remisie 1-1 mówiliśmy Państwu o tym, że czuć było to jakby nawet z odległości paru metrów, że Hiniewicz z Goryckim robią wszystko, aby zwyciężyć w dwóch partiach, bo w tej trzeciej może górę wziąć to doświadczenie, większe ogranie Dzikiewicza i Parceja. No tak to jest w tej bryka, że tam to nigdy nie wiadomo, jak to się może skończyć. No to gramy Bartek Dzikiewicz. I raczej te doświadczone pary wygrywają. Ale tylko raczej. Niedobre przyjęcie. Ale zdążył jeszcze Korycki do tej piłki. Hiniewicz nie skończył za to ataku. A kończy wszystko Adam Parcej. 21-18 wygrywa Dzikiewicz z Parcejem. No i w tym finałowym spotkaniu mamy remis. Tak, czyli będziemy oglądać tiebreaka. A jak tiebreak, to oczywiście rywalizacja do 15, no z tym założeniem, że dwa punkty przewagi są obowiązkowe. Więc tu już nie ma tyle czasu, Magda, na jakieś odrabianie strat dużych, prawda? Nie, tutaj od początku trzeba naprawdę zacząć grać swoje. Trzeba trzymać wynik. Tak. Trzeba trzymać wynik. Jest to ciężkie do odrobienia na etapie 15 punktów i jeżeli się straci na samym początku, powiedzmy 3-4 punkty, chociaż wiem, że jest to możliwe, nigdy nie mówię nie, ale jest to na pewno jak trudniejsze niż w długim secie. Ale to bardzo dobrze, że mamy jeszcze tiebreak na zakończenie tego turnieju. To takie dodatkowe emocje, dodatkowa porcja, dodatkowy bonus dla kibiców i dla Państwa przed telewizorami. W końcu mamy wakacje, słońce świeci, tak. Gra muzyka. Zapraszamy do Rybnika. Zapraszamy do Rybnika, a potem zapraszamy do Łodzi. Tak, już od środy zaczyna się turniej w Łodzi. Tak, bo w piątek jest finał. No myślę, że to bardzo ale mądre posunięcie. No, chyba nikt nie wygra rywalizacji z finałem Mistrzostw Świata w piłce nożnej, prawda? No raczej nie. Raczej nie ma szans, więc myślę, że tutaj dyrektorzy... A kogo obstawiasz w finale Mistrzostw Świata? Ja myślę, że Belgowie będą z Pucharem Świata, ale to tylko tak mi się wydaje. A ich przeciwnikami w finale? Chorwacja. Chorwacja, mówisz. Ja obstawiam Chorwację z Belgią. Dobrze. Często jeździłaś chyba do Chorwacji? Nie, właśnie nie. Ale od samego początku obstawiam Chorwatów. No, to jest taka europejska Brazylia, jak to się mówi w piłce nożnej. Ale popatrzmy teraz już na tiebreaka, który się rozpoczął. Hiniewicz, Korycki prowadzą 1-0. No i jest szansa na drugi punkt. Gonił piłkę Hiniewicz. Dogonił, ale nie skończył akcji. Ładnie czyta teraz grę Korycki. Walka o piłkę nad siatką. Długa akcja, długa wymiana. No, będzie. Mocny atak i ta próba obrony jest autowa. Ale dobra akcja, dobre wymiany. Widzieliśmy dużo ataków, dużo plasów kierunkowych. I tutaj napracowali się nasi broniący. Oj, jak intuicyjnie, ładnie Korycki odbił jedną ręką tę piłkę, a Hiniewicz to wykorzystał. Jest 3-0 dla duetu Hiniewicz-Korycki. O czas poprosił Adam z Bartkiem. Doskonale zdają sobie sprawę, że trzeba to jakoś przerwać. Trzeba jakoś wybić z tego uderzenia rywali, bo jak tak dalej pójdzie, to ta szansa ucieknie. Tak, bo to są 3 punkty już przewagi.
i może być ciężko, żeby odrobić to w tym secie, w tie-breaku. Tak, przy założeniu walki punkt za punkt nic tu nie można zdziałać. Trzeba tak. będzie coś zaryzykować zagrywką, żeby trochę odrzucić przeciwników od siatki, żeby utrudnić im rozegranie akcji. A Martin z Michałem to naprawdę teraz mieli bardzo dobrą akcję, tak jak mówisz, intuicyjną. Intuicyjnie obronił Michał piłkę jednorącz, a za chwilę jednorącz zablokował Martin na siatce. Także bardzo dobre zagrania zawodników i dało im przewagę. No i my tak widzimy, że Martin z Michałem pierwsi wrócili na boisko. Jakby teraz czują, że to jest ten ich moment, ta lepsza dyspozycja. Widzą państwo tutaj kłopoty z przyjęciem Dzikowicza. No i od tego przyjęcia się wszystko zaczęło. Ale akcji. To przez wiatr. Tak, tak, ja to tak. zawsze będę powtarzać. To ciężko jest przyjąć piłkę, jeżeli się zagrywa piłkę pod wiatr, to dla przyjmujących jest to naprawdę ciężka sytuacja i potem jest ciężko to naprawić wystawą. Teraz lepiej. Dobry atak. No, 3 punkty przewagi to jest dużo. No ale teraz zmieniają się stronami tu. Może być różnie, może teraz być tak. 5 punktów z tej strony. Dokładnie tak. Wszystko zależy od tego, jak tutaj poserwują. Też Dzikowicz z Parcejem. Jak rozmawialiśmy o tym cyklu turnieju nadmorskim, to zawsze jak grałyśmy pod wiatr, to chciałyśmy jak najwięcej punktów zdobyć, a potem jak najmniej tych punktów stracić. Stracić, tak. Z drugiej strony. Naprawdę ciężko się gra, jeżeli gra się z wiatrem. No ale widzisz, na razie Chiniewicz z Koryckim zdobywają punkt już z tej tak. drugiej strony boiska. Tak. Każdy punkt jest na wagę złota, tak naprawdę z tej strony z wiatrem. Tak patrzę teraz na Bartka Dzikowicza i Adama Parceja, jakby nieco tak troszeczkę zwątpili w to, że tu jeszcze można coś dobrego zrobić. Ja tu myślę, że... Wydaje mi się. Tak, to jest stamina, ale... Ale wiesz, ja patrzę na mowę ciała, wiesz, tak. nie tylko na miny, ale patrzę jak się poruszają i tak trochę to już nie jest to, co wcześniej oglądaliśmy. Tak, bo Martin z Michałem już czują, że mogą wygrać ten mecz i to widać, po, tak jak powiedziałeś, po ich mowie ciała. A tym bardziej, że szczęście im sprzyja, bo przed chwilą była akcja w linie i to strasznie deprymuje. Proszę, i znowu podbita piłka przez Michała Koryckiego i teraz on może znowu to skończyć, ale dobrze był ustawiony teraz Dzikowicz. I znowu Korycki, no fantastyczne obrony tego zawodnika, naprawdę, i leciutko za siatkę zdążył Dzikowicz, jest blok Chiniewicza. No oni chyba już tego nie odpuszczą, to jest 7-1, to jest 6 punktów przewagi. Wydaje mi się, że Martin z Michałem są w dniu dzisiejszym, o, będzie chyba czas medyczny. No i jak się wygrywa takie długie wymiany, to też jest takie budujące, prawda? To już tutaj w tej sferze psychicznej też się wszystko rozgrywa. No teraz mamy tę przerwę, zobaczymy. Przerwę medyczną. Tak, przerwę medyczną. Więc to jest chwila przerwy dla chłopaków. Ja mówię, Adam musi mieć jakiś problem zdrowotny. Tak mi się wydaje, nie wiem, nie miałam okazji z nim rozmawiać, ale to widać, jak zawodnik się zachowuje tak na boisku. Ale ciężko teraz oddychał. Widzieliśmy na tym zbliżeniu, że jest mocno zmęczony, na pewno też rozczarowany. No i teraz coś tam z tym mięśniem też się chyba dzieje. Chociaż czasami z tymi przerwami medycznymi, to wiesz, jak jest, Magda. Wiem, że można całkowicie zmienić obraz meczu. Można zmienić obraz meczu, ale czasami te przerwy medyczne nazywają się medyczne, a nie są medyczne, tak? Dlatego można wziąć teraz, nie wiem czy wiesz, wolno wziąć tylko jedną przerwę medyczną w sezonie. Za każdą kolejną. Poważnie? Tak. To tego nie wiedziałem. Za każdą kolejną. A co za każdą kolejną? Możesz odpowiadać finansowo. Finansowo, tak? Jeżeli się tak. okaże, że nie była uzasadniona, tak? Tak to jest. No zobaczymy. Ale ja wiem, że Adam raczej by nie brał medycznej, jeżeli coś by było. Tak, tak. No, znamy go z tej strony, że zawsze jest takim uczciwym walczakiem. Tutaj. No a widzą państwo Martin Chiniewicz i Michał Korycki.
spokoju oczekują tak. na rozwój wypadków. Ja myślę, że nawet nie będą wychodzili na to słońce, bo jest naprawdę gorąco. Możemy to Państwu zagwarantować i oni pewnie też są zadowoleni, że mają chwilę odpoczynku i mogą złapać oddech. Oczywiście. A to jest też okazja dla kibiców, aby poruszać się trochę, potańczyć na trybunach. O, widzą Państwo. To jest najlepszy dowód, że w Rybniku czy siatkówce plażowej naprawdę wszyscy się doskonale bawią. Ale we wszystkich turniejach plaży Open, w każdym mieście, gdzie byliśmy lub będziemy, jest super. I to ja polecam wszystkim, zarówno siatkarzom, jak i siatkarkom, jak i kibicom, żeby przyjeżdżali na turnieje plaży Open, bo warto. Jest dużo takich dodatkowych atrakcji dla kibiców i dla zawodników i ich rodzin, więc zapraszamy serdecznie. Już od środy zaczyna się turniej w Łodzi, następnie będziemy jechać do Zamościa, potem do Białego Stoku na finał plażowy. Nad jezioro. Tak. I każde z tych miejsc jest specyficzne i wyjątkowe. Ja się cieszę, że plaża Open się tak bardzo dobrze rozwija i z roku na rok jest coraz lepiej. Ja ostatnio grałam 2 lata temu, więc... Masz porównanie. Tak, mam porównanie, jak było 2 lata temu, a jak jest teraz. Jest ogromna różnica i widzę po tym, co się dzieje. Słyszę po opiniach zawodników i zawodniczek, że wszyscy są coraz bardziej zadowoleni. No to tylko się cieszyć i cieszymy się, że Marcin Prus i Marcin Strzątała tak dobrze to wszystko organizują i tak trzymają w ryzach i oby tak było dalej. No tak, to tak zwane hospitality jest niezwykle istotne i powoduje, że po prostu zawodniczki z zawodnikami mogą skupiać się na sportowej rywalizacji, a nie na innych jeszcze jakichś takich codziennych sprawach, które no, zawsze występują. Tak. Wracamy do gry. Po siatce, ale z punktem. Tak. Dobrze zrobiła przerwa Adamowi. Kończy atakiem. Tak, widać było teraz dynamikę. Tylko czy to nie za późno? Tutaj dużo zależy od tych zagrywek, od tych najbliższych akcji tak naprawdę. Hiniewicz. Znowu. Jest 8 do 2, zmiana stron. No te 6 punktów to naprawdę jest dużo. Idealne zagranie blisko linii. Nawet jakby Bartek poszedł, to ciężko by mu to podbić. No tutaj Hiniewiczowi i Koryckiemu właściwie teraz nie przeszkadza żadna strona, po której grają. Dopisuje trochę szczęście. Wystarczy, że będą grali punkt za punkt. Tak, teraz spokojnie mogą przyjąć taki sposób rozgrywania. Znaczy, chociaż to zawsze jest ryzykowne. Lepiej trzymać się tego swojego planu, który się sprawdza, prawda, do końca. Przecież już nie jest tak daleko do zakończenia tego tiebreak. Hiniewicz. Dobre przyjęcie, ale ładnie tutaj. Aha, i zabrakło teraz precyzji przy tym. No, jak będą tak grać, to Bartek z Adamem, jak poczują wiatr i pozwolą. I krew. Tak, że można, to oni złapią to. No właśnie. 4 punkty do odrobienia. Teraz zagrywka na Koryckiego. Idealne zagranie, sam narożnik boiska. Tak, tam gdzieś po środku stał i czekał na piłkę Bartek Dzikowicz. A tutaj idealnie wrożek w taśmę. No to jest piłka. Trzeba by było mieć 2,50 wzrostu i wyciągnąć ręce. Tak, i to też nie ma gwarancji, tak? Że się podbije tę piłkę. 9 do 5. No i teraz właśnie oglądamy taką walkę punkt za punkt. Jakaś narada w duecie Dzikowicz-Parcy. No zobaczmy, jak Martin z Michałem zareagują na kolejną piłkę. Zagrywka na Hiniewicza. No piłka w górze, ale czy przejdzie? Nie. A ponieważ tam grając w obronie Bartek Dzikowicz leżał na piasku, zanim się pozbierał, nie był w stanie już zdążyć do tej piłki, chociaż ona była wysoko podbita i trochę czasu było, ale tak jak mówisz, piasek ciężki, więc zanim się człowiek wykopie z tego wszystkiego, no tutaj, to już jest za późno. Tak, tak, tak. To niestety tak to jest, że jeżeli już się leży, to czasami dlatego lepiej zagrać jest na 2.
Dobra obrona, ale za bardzo posłana piłka w siatkę i Michał już nie był w stanie jej dogonić, ale bardzo dobra obrona Martina. I cały czas 4 punkty przewagi Kiniewicza i Koryckiego. Ale z 6 zrobiły się tylko 4. Tak. Czyli jakby 2 punkty odrobione, a trzeba jeszcze trochę odrobić. Coraz mniej możliwości, coraz mniej czasu. No, ale jak będą tak psuć to zagrywkę, to ciężko. No, błędy własne to jest najgorsze, co może się zdarzyć w takiej sytuacji. Ale wiadomo, że też muszą ryzykować. Nie mogą zagrać łatwej piłki, bo zarówno Chiniewicz, jak i Korycki nie pozwolą sobie nie wykorzystać sytuacji. Jeszcze podrywają się do walki. Dzikowicz z Barcejem. Tak, tylko muszą zdobyć przynajmniej 1-2 punkty przy swojej zagrywce. Tak, żeby troszeczkę też stracha napędzić rywalom, bo to zawsze się zaczyna no, takie nerwowe poczynanie na boisku, kiedy rywale zaczynają odrabiać straty i jest akcja, jest dobry atak, piłka w polu. No to już jeden odrobiony. Jeden odrobiony, jest 11-8. No i przy założeniu, że jeszcze 9 punkt by teraz odrobili Dzikowicz z Barcejem, to myślę, że przeciwnicy już zaczną się denerwować. Ale zmieniają, raz grają na Michała, raz grają na Martina. No teraz Bartek Dzikowicz raczej spodziewał się gdzieś uderzenia tam dalej tej piłki. Wzdłuż linii boiska. Tak. Stąd to jego ustawienie, oczekiwanie. Ale wykorzystał to właśnie Chiniewicz. No, dobry przegląd sytuacji na boisku to też jest bardzo ważne. 12-8. Chiniewicz psuje zagrywkę. W takim momencie to... To co? To się nie psuje. To nie powinno się psuć po 10 punkcie w tiebreaku. Tak jak nie powinno się psuć już zagrywki po 15 punkcie w normalnym secie. Ale to tylko się mówi. Tak, nie to, powinno to się. To są takie założenia, które trudno zrealizować. No ale proszę, co teraz zrobił Bartek? To się zawsze mści. Już jest 10 punktów na koncie Dzikowicza i Parceja. I tylko 2 punkty przewagi Chiniewicza i Koryckiego. No i oczywiście, szybka reakcja, prosimy o przerwę, prosimy o czas, aby przerwać dobrą serię teraz rywali. Tak, no bo tak jak mówiliśmy, było 6 punktów przewagi na samym początku, potem się zrobiło 4, a tutaj końcówka seta się zbliża i jest tylko 2. Teraz tak jakby Martin z Michałem zaczęli grać lekko asekuracyjnie, myśląc, że samo się wygra, a tutaj się nic samo nie wygra, bo prawdopodobnie Michał z Adamem będą walczyć do końca i zrobią wszystko, żeby dogonić najpierw, a potem końcówka może być różna. Martina, podobnie jak ciebie, przed tygodniem gościliśmy na stanowisku komentatorskim. No, tym razem w Rybniku nam tutaj spłata iście małego figla, tak. Ale oczywiście... Oby takich figli było więcej. Oby takich figli było więcej. Życzymy wam samych sukcesów. Samych finałów. Oczywiście, samych finałów. Będziemy sobie z tym radzić. Ja mogę komentować męskie finały. Tak. Nie mam nic przeciwko, o ile będę grała w damskich. Oczywiście. No i popatrzmy, końcówka tego meczu. Końcówka finału w Rybniku. Plaża Open 2018. Dobra, jest szansa. Aj, obronił to Michał Korycki. On może to skończyć. Jeszcze mamy walkę. Dzikowicz trafił. I powiem szczerze, że może być znowu różnie. Już parę razy w dzisiejszym meczu to mówiłaś i tak faktycznie się działo. Teraz Bartek Dzikowicz tutaj zdobył naprawdę istotny punkt. Proszę spojrzeć na wynik. Tak jak mówiłeś wcześniej, mowa ciała pokazywała, że Adam z Bartkiem jakby lekko się poddali, to teraz mam wrażenie, że Michał z Martinem są lekko zestresowani, że stracili taką dużą przewagę. Dobry atak po bloku. No i to ważna piłka była dla Martina, naprawdę. Przy remisie nie wiem, jakby to się potoczyło. Tak, tutaj jeszcze trzymają ten wynik, a do końca tiebreaka już naprawdę bliziutko. Michał Korycki. Trudna piłka. Bardzo dobra zagrywka. Bartek z Martinem spojrzeli sobie teraz w oczy. No, wymienili uśmiechy.
Szczerze, to wyglądało na początku, jakby Bartek chciał się przepychać z Martinem. Martin schował ręce. Schował ręce. Ale w ostatniej chwili końcami, tak jak to się mówi, takim trapem szerokim zagrał Bartek i bardzo dobre zagranie. Weszła piłka w boisko. Znowu jeden punkt. Kluczowe momenty tego finału. Korycki, piłka w grze, gramy dalej. Chiniewicz musi to dobrze przyjąć. On w roli atakującego mocno nie zastanawiał się. Walczył jeszcze parcej o podbicie tego ataku, ale szanse były naprawdę niewielkie. Nie, dobrze, że Martin teraz atakował, ponieważ gdyby splasował, to prawdopodobnie Bartek się wycofywał od siatki, więc... Piłka meczowa, popatrzmy. Mała niedokładność w przyjęciu, ale ten mecz był obroniony. Gramy dalej. Jeszcze jeden. Tak jest. 14 do 13 prowadzą Chiniewicz z Koryckim. Druga piłka meczowa dla tego duetu, ale przy zagrywce rywali. Bartek Dzikowicz. Nie będzie już studia, Piotr. Komentuj do końca, aż powiem koniec. Świetna obrona. Chiniewicz jeszcze raz i trafił, czy nie? Jest, trafił w boisko, a zatem koniec tego spotkania. 15 do 13 w tym trzecim secie. Zwycięża Martin Chiniewicz i Michał Korycki, a zatem w meczu 2 do 1. Magda, teraz ciebie będę żegnać z żalem, bo ty udajesz się na ceremonię, więc gratuluję i będziemy obserwować to wszystko. Dziękuję ci serdecznie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia w Łodzi. Do zobaczenia w Łodzi. A zatem, proszę Państwa, poznaliśmy najlepsze duety w rywalizacji kobiet i mężczyzn na drugim w tym roku turnieju siatkówki plażowej Plaża Open 2018. W tym finale męskim triumfowali 2-1 Martin Chiniewicz i Michał Korycki. Widzą Państwo w tiebreaku zwycięstwo 15 do 13. A w turnieju żeńskim zwyciężyła 2-0 para Magdalena Sad i Agata Wawrzyńczyk, pokonując duet Michalina Tokarska i Magdalena Szczytowicz. Proszę Państwa, powoli będziemy się żegnać i rozstawać z Rybnikiem, ale proszę pamiętać, że przed nami kolejne turnieje Plaży Open 2018. Już od środy rywalizacja w łódzkiej manufakturze i wielkie, mamy nadzieję, emocje w piątek. Na transmisję z tych spotkań oczywiście zapraszamy do TVP3. Myślę, że warto oglądać siatkówkę plażową na naszych antenach, bo emocje są gwarantowane. Dziękujemy serdecznie Państwu za uwagę. Piotr Dębowski i zapraszamy na nasze kolejne transmisje. Do usłyszenia, do zobaczenia.